Dzień dobry, Wiesław Dębski. To jest program Z każdej strony, do którego zaprosiłem pana Marka Siwca, europosła, współinicjatora Europy Plus. Dobrze mówię? Dzień dobry państwu, bardzo dobrze. Bez jednego błędu. Dobrze, panie pośle, najpierw było wielkie boom, potem spore zamieszanie, a teraz wygląda, jakby balon z balonu powietrze schodziło. Główna twarz ciągle za granicą. Pan z Palikotem jeździcie po Polsce, ale nie bardzo wiemy, co z tego wynika. Czy to było zbyt wczesna start tej inicjatywy, czy nie, czy byliście do tego przygotowani? Z tego, co pan powiedział, to mogę się w pełni podpisać pod pierwszą częścią. Że inicjator... Nie, że była wielkie boom, bo to rzeczywiście było wielkie boom. Tak, tak. I wszyscy jakby rzucili się na ten projekt, dzieląc się na trzy grupy. Pierwsza grupa, taka najbardziej pokaźna, to tych, którzy byli przestraszeni, zaczęli opowiadać, że to jest niedobre, niefajne, że jest bez kobiet, to, że oldboye. No to liczne grono i komentatorzy, i politycy, na czele z premierem, który poświęcił trochę czasu. Drugie grono... Przepraszam, pan premier i pan prezydent bardzo zmartwieni tym, że dzielicie lewicę. Że dzielimy lewicę, właśnie. To za chwilę do tego wątku przejdę. Druga grupa to życzliwie zainteresowanych, i tych się właśnie spotyka w Lublinie, w Tychach, czy gdziekolwiek, to zainteresowanie jest rzeczywiście wielkie, plus ci, którzy rejestrują się na stronie internetowej. No a grupa trzecia to tacy, którzy po prostu kalkulują. To jest ten rodzaj oportunizmu w polityce. Pojawia się coś nowego, pojawia się nazwisko Kwaśniewskiego, które ma w tej sprawie siłę rażenia, więc zaczyna się kalkulacja, a co to będzie, jak to będzie. Zostawiam z boku SLD, dlatego że SLD zachowuje się bardzo niespójnie. Najpierw rzuciła się z pazurami na nas, najpierw na mnie. Teraz widzę trochę rozsądku i też takiej kalkulacji, może coś z tego będzie. Więc gdyby zostawić ten pierwszy element, ten moment, który przerósł nasze oczekiwanie, to co się później wydarzyło, było raczej próbą podciągnięcia taborów pod szpicę tego całego projektu, bo nie da się bez kadr, nie da się bez rejestracji, nie da się bez elementarnej struktury robić czegoś na taką miarę. I nie jest to tak efektowne jak wielkie boom, ale jest to równie potrzebne. Tylko tym, jak się robi wielkie boom, to musi być przygotowane. Nie, wrażenie, że był false start. To znaczy, to nie był false start. Można tak mówić, oczywiście, że błędy były popełnione, bo powinno to być zrobione wcześniej. Założenie najbardziej banalnej strony internetowej, jak ma wyglądać w miarę porządnie, musi chwilę trwać. Nie ma tak, żeby najlepszy dowód, że mieliśmy wykupione wszystkie domeny. Więc ja się nie zamierzam tłumaczyć, tylko opisywać mechanizm, jak projekty polityczne, które mają być poważne, nie wystrzelać się na zasadzie takiego cioch, tu strzelamy, idziemy i nagle co? Nagle się okazuje, ilu was raz. Przygotowujemy w tej chwili dwie rzeczy równolegle i to za chwilę będzie widoczne. Po pierwsze, dopinamy strukturę, bo jest wiele zainteresowania osób, które pytają, no dobra, a gdzie my mamy przyjść? No jeżeli nie do Opola czy do Wrocławia, no to do Wrocławia. Kto jest szefem tego biznesu? No i kto? No, szefem jestem ja. To jest akurat sprawa. A, to pan jest. Ja myślałem, że pan sekretarz generalny, no, czyli ten, który organizuje to wszystko. Do tego za chwilę, bo trzecia rzecz, do której się odniosę, to jest obecność Kwaśniewskiego. Więc ja to organizuję, ale mówię takim szefem operacyjnym. Teraz jest czas harcowników, bojowników w polu. Kwaśniewski jest wielkim przywódcą, żeby szukać analogii. Ale na polu bitwy nie stanął nawet. Ale na tym wzgórzu, z którego Jagiełło oglądał pole bitwy. Stoi. On bardzo dobrze ogląda, co się dzieje i wypowiada się powściągliwie, bo nie chce brać udziału w młódce. No, ale dlaczego jest nieobecny w mediach w ogóle? Ale dlatego, bo media zafundowałyby mu młódzkę. A co pan myśli o tym, co powiedział Palikot, a co Palikot myśli o tym, co powiedział Kwaśniewski? No to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Tak, ale on nie ma żadnego powodu być komentatorem, on chce być kreatorem i będzie tym kreatorem wtedy, jak my to wojsko uporządkujemy i oddamy mu do dyspozycji. Ale obaj jesteśmy dziennikarzami, pan też był dziennikarzem, szefem gazety i pan wie, że z mediami trzeba dobrze żyć. Ale chcemy żyć dobrze, tylko też nie chcemy dać się wpisać w taki scenariusz, przepraszam za skrót myślowy, mordobicia, bo to jest najbardziej ulubiona forma gatunku dziennikarskiego w ostatnich czasach. Jak się stradza dwie
twarze, dawniej mówiło się gadające głowy albo dwie mordy, i one dokonują okładu nawzajem, okładania się. Więc my w czymś takim nie chcemy brać udziału i na pewno nie chcemy, żeby brał udział Aleksander Kwaśniewski. Więc ja chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, uzbroi się jeszcze, ci mówię, życzliwych, odrobinę cierpliwości, ale nieżyczliwych, żeby przyszykowali się na pełne portki strachu, bo to po prostu będzie działało. Wracając jeszcze do tego falstartu, bo ja też mam wrażenie, że to był falstart i że to pan go popełnił. Czy pan nam zdradzi odrobinę, chociaż rąbek tajemnicy, co się wydarzyło w czasie pana ostatniego spotkania z Millerem? No to nie ma żadnego. Znaczy, po pierwsze, ja bo na słowo falstart się nie zgadzam, ogłosił, dlatego że Aleksander Kwaśniewski przez miesiąc miał czas, miał naszą ofertę, moją i Janusza Palikota jakby na stole. Przed jego urlopem świąteczno-noworocznym myśmy mu tego typu zapytanie, czy jest gotów w taki projekt wchodzić. Nie było jeszcze mowy o Europie Plus. Europa Plus była taką wtedy dość luźną inicjatywę, którą ja zamierzałem osobiście promować. Więc to nie był falstart, bo to można było albo rozpocząć z pewną autoryzacją, czyli zacząć tą piramidę, jakby to dziwnie nie brzmiało, budować od góry i wtedy jest szansa na zbudowanie fundamentów, albo próbować budować od dołu i wtedy wszyscy by pytali, a dobra, a Kwaśniewski się w to włączy, czy nie włączy? W związku z tym myśmy musieli zrobić ten krok. Nie, kluczowa jest pana osoba, moim zdaniem. No, bo jeszcze jedna rzecz. Bo ja Miller uciekam. Już gotowy jest porozumieć się z Kwaśniewskim, poza z wyjątkiem Palikota i Siwca. Nawet Kaliszowi gotów jest wybaczyć. Ja to nie jest kwestia wybaczania, myślę, że w polityce, ale Leszek Miller to wie najlepiej, najważniejsza jest kalkulacja. SLD musi po prostu dokonać na własny użytek tej kalkulacji, co im się bardziej opłaca. Budować większy projekt, współbudować, współtworzyć, który dzisiaj nazywa się Europa Plus, bo myśmy od czegoś musieli zacząć. SLD podało jako propozycję wspólnego projektu nazwę Sojusz dla Europy, czyli nazwę liberałów. Nie wiem, skąd takie bliskie kontakty z liberałami SLD, no ale to są błędy, które się popełnia. Można powiedzieć też falstart, tylko że ja tego nie wypominam, bo to się po prostu dzieje, gdy się chce uprawiać politykę. Co się wydarzyło? Nic się wielkiego nie wydarzyło. Ja po prostu, Leszek Miller znał moje poglądy wcześniej, ja powtórzyłem je. Mogę powiedzieć tyle, że z moich dwóch postulatów, które były powodem mojego rozstania z SLD, no jeden został bardzo szybko, intensywnie zrealizowany, ponieważ ta partia zaczęła rozmawiać z Kwaśniewskim. Co prawda nie zawsze w sposób elegancki i konstruktywny, a staram się być powściągliwy. Mówi w tych panu ocenach. Coś nazwisko Gawkowski? To nawet nie chodzi o to, aby adresować to pod jednym. No to sekretarz SLD. Ale, nie, ale ja wiem, kto to jest. Tylko rzecz ale w tym, że takich głosów było więcej, były głosy takie dosyć obskurne, były próby takiego zachowania uwłaczającego dobrej historii kontaktów Kwaśniewskiego z SLD, ale to jest polityka i w momencie, gdy te emocje były przecież podkręcane, ta partia się błyskawicznie skonsolidowała, mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zaczęła działać dużo bardziej wyraźnie i intensywnie od momentu mojego odejścia. Jeżeli to jest jakaś moja taka pogrobowa zasługa, no to dobrze, bo SLD dobrze. Jest potrzebne. Wróćmy do Europy Plus. Andrzej Rozenek z ruchu Palikota powiedział, że trzeba będzie zrezygnować z tej nazwy i przyjąć nazwę nowej inicjatywy. Ruch Palikota miałby przyjąć tę nazwę. To sprzeczy temu, co słyszeliśmy na początku, że to ma być inicjatywa ponadpartyjna. Ona nie tylko nie staje się ponadpartyjna, ale staje się właściwie jednopartyjna. Ona po pierwsze się staje i ona się składa z trzech elementów. Po pierwsze, to jest ta Europa Plus ludzi zbierających się wokół zarysu programowego. To jest bardzo często grono osób, które z SLD nie chce mieć nic wspólnego i nie chce mieć też nic wspólnego z ruchem Palikota z różnych powodów, bez niekoniecznie z jakimś mocno antagonistyczną postawą. Jest ruch Palikota, który wspiera tą inicjatywę bardzo wyraźnie, ale to jest partia, która ma swoją reprezentację parlamentarną, ma swój program, który odchodzi w wielu miejscach od tego, co my uważamy jako pewien kanon naszej proeuropejskiej definicji. Trzecim elementem jest Aleksander Kwaśniewski i emocja, którą wywołuje w polityce. To są trzy elementy, które są rozwijane równolegle i w pewnym momencie one równolegle, wspólnie i spójnie i one się muszą spotkać. W związku z tym, jakie ma plany ruch Palikota i o czym mówi Andrzej Rozenek? Ja dokładnie
Nie wiem, ale oczywiście jestem też świadkiem dyskusji, bo przecież my ze sobą bardzo bieżąco... Wasza inicjatywa kojarzona jest z Palikotem. Tego już unikniecie. Ale ja nie uciekam od kojarzenia z Palikotem. Za chwilę będzie kojarzona z kilkunastoma innymi osobami. Jest kojarzona z Kwaśniewskim, w jakimś sensie ze mną. To jest pewnego rodzaju joint venture. Słyszał pan rozmowę Włodzimierza Cimoszewicza, który on powiedział, że chętnie, jeśli dostanie propozycję, by wystartował, ale zniechęca go twarz Palikota. Ja słyszałem to i mogę powiedzieć, że skoro ja szanuję Włodzimierza Cimoszewicza i to jest dla mnie jakiś aksjomat i widzę potrzebę mobilizowania ludzi, do których przemawia Janusz Palikot, to będę namawiał Janusza Palikota, żeby tak postępował, by zmienił opinię Włodzimierza Cimoszewicza na swój temat. A czy pan jest, i Aleksander Kwaśniewski też, czy jesteście gotowi żyrować wszystkie wypowiedzi Palikota? Nie, oczywiście, że nie. Bo jesteście z nich rozliczani już. Jesteśmy rozliczani, bo to jest ta ulubiona konwencja konfrontowania osoby z osobami poglądu z poglądami. Ja za część, która dotyczy Unii Europejskiej i tego mocnego proeuropeizmu, którą reprezentuje Janusz Palikot, jego ruch, mogę brać w pełni odpowiedzialność, natomiast za wszystko to, co on mówi w ogóle o polityce i za formę jakąś, według której komunikuje się ze swoimi wyborcami, takiej odpowiedzialności nie mogę brać, bo to jest jego suwerenne prawo. Dziękuję bardzo. To był program Z każdej strony. Gościliśmy pana posła Marka Siwca.